Jedziemy na kole. Ojej, paliwo! Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam kurteczkę ubraną, bo jest ledwie około 10 stopni, jak patrzę na termometrze. No leje już ze 2 dni. Zobaczymy, może się uda tym lądzinkiem przejechać. Nie wiem, zobaczymy. Ściągnąłem filtr powietrza i niestety, ale za wesoło to nie wygląda, bo są w nim dziury. Teraz coś wykombinuję, może pod światło będzie coś widać. Nie wiem, czy na tej kamerce zobaczycie, bo fokusa nie ma. Ale zlipa. Tak samo śrubkę muszę wymienić tutaj, bo jest za długa i od regulacji przysłania. No i pasuje się przejechać tym czymś. Tym czymś. Przetestujecie ze mną to razem na odcinku. Czy cokolwiek z tego będzie, czy nie. Więc robimy chwilkę przerwy. Ja szybko wymienię tą śrubeczkę i zamontuję jakieś filtry, jak znajdę w ogóle powietrza. No i tyle, no. I widzimy się zaraz. Dobra, jedziemy. Filtr powietrza to założyłem, taki trochę za mały jest, no i będzie go dławić niestety, ale na to już nic nie poradzę, bo nie mam filtra innego. Zobaczymy, jedziemy się kawałek przejechać, może łańcuch nie spadnie. Trochę kopci, jak się przygazuje. Amortyzator coś tam tłumi. Jasny pieron, jak się na tym siedzi. Ale nie kuje troszeczkę coś. Chodzą. Jedynka trochę ciężko. Ale co najśmieszniejsze wam powiem, to jest to, że nie telepie lącina. Nie wiem czemu nie telepie, ale to mi się wydaje. Wydaje mi się, że go nie telepie dlatego. To koło jest tak scentrowane, że no powiem wam, gładko jedzie. Koło telepie we wszystkie strony. Przednie, ale powiem wam, chyba przez to tak gładko jedzie ten lącin. Ojeju, ja próbuję zhamować, a to hamulca nie ma. Z tyłu coś tam amortyzator tłumi, tylko że jest strasznie twardy. I strasznie błotem chlapie. Ale o dziwo, łańcucha nie słychać, żeby coś przeskakiwało. Masakra, z tym lącinem jest. Ja z tym jak się na tym śmiesznie jedzie. Pierwsze kółeczko spalone. Jasny gwint. Ja nie wiem, jak ktoś może mi powiedzieć, że na wszystkich czterech biegach podrywa mu na koło, bo już nie jedna osoba mi wypisywała przed starszymi filmikami. Gasimy go na chwilę. Po starszymi filmikami nie jedna osoba mi wypisywała, że wyrywa na wszystkich czterech biegach ląci na koło. Ja, przecież to do mocy nie ma, no to z 6 koni jest, no. Jak to może wyrywać na wszystkich biegach? Łańcuch się, kurde, tak w miarę pasuje, no jest wyciągnięty dość ostro, no. No, jakby tutaj się ludzie przepaczyli, to jest przekoszony, po prostu jest zewnętrzna strona ta jest bardziej wyciągnięta niż wewnętrzna. Jest tak przekoszony ten łańcuch. Bo ktoś jeździł na za bardzo na szplanowanym łańcuchu. I potem są takie cyrki. Szprychy trzeba podciągnąć.
Jasny pieron, śmieszny lącinek. Ale powiem wam, pali na dotyk. Nawet nie czuję nic pod kopkiem w porównaniu do 170. W porównaniu do 170 to jest nic. Wiem, co możemy zrobić. Spalmy kapcia lącinek. Ej, dajmy mu dwójkę albo trójkę. Czekaj, zobaczymy, czy uciągnie na dwójce albo na trójce. Łańcuch nie powinien spaść, więc się nie boję. Oj, jedynka wyskakuje. Ale mi się wydaje, że jest dobrze niezapinana i dlatego. Pod obciążeniem nie chcę biega zmienić. Ósemki robisz lącikiem. O kurde. Oj. O kurde mele, jasny pierun. Nie wiem, kto to robił. Nie mogę opisać tego bólu. Kurwa, co im się w dupę wbiło. Co za ból! Ktoś tu z szybaczem przepierdzielił siedzenie. Jasny gwint! Mój półdupek. Ach. Gdzieś tu coś jest. Coś mi się wbiło w dupek. Kurde. Nie wiem gdzie. O, tu jest coś. Ale nie w tą stronę, w tą stronę, z tej strony już coś było. Co za ból, jasny gwint. Ojej, muszę bardziej z przodu siąść, może mi się nic nie wbije znowu. Muszę uważać. Dowalić gąbki do tego lącznika. Spróbujemy go na koło poderwać. O, nie da rady. Muszę wyjechać na asfalt. O! Kurde, znowu! Jasny gwint! O, co za ból! Ojej! I do buta mi jeszcze coś padło. Nie, nie ujadę na tym siedzeniu. Tu jest. Nie wiem, kto to składa. O, tu jest. W tym miejscu. Ojej. Czy wy to widzicie? Tu jest wkręt. Jasny. Ja sobie to w dupę wbiłem. Kurde, już wiem, czemu mnie tak strasznie boli. Co za mądry człowiek takiego wkręta tu wpierdzielił. Z drugiej strony? Z drugiej nie ma. Jasny gwint. Popierona taki wkręt. Dobra, jedziemy na kole. Ojej, paliwo! Tutaj sprawy sprzęgło nie ma. Ta podciągnął sprzęgło. Jasny gwint. Paliwo się wylewa. Nie. Trzeba podregulować sprzęgło. Thank you.
boję, ale może bym się rozpędził tym. Zobaczymy, jak to pojedzie. Trochę się boję tym rozpędzać, bo jest niebezpieczna jazda. Tak wam powiem. Jedziemy. Powyżej się boję, jak to koło zaczyna chodzić. Masakra. Klapacza żadnego i z tyłu tak jak w plecy bym miał z błota, no. Z tyłu bym miał całe plecy z błota, więc tak nie za bardzo troszeczkę. Hamulec z przodu jest fajny. Tak sprzęgło bierze tak dziwnie trochę. Trzeba byłoby to sobie zobaczyć. I właśnie zablokowany moment obrotowy jest, bo się nie kręci za wysoko, ale moc jakaś tam jest, no bo jak jedzie bez gazu na jedynce, jak na 6 koni, daje radę. Zobaczymy, czy tu podjedzie pod góreczkę taką. Jak coś nie gazuje, tylko trzymam rękę, by trzeba było mu trochę pomóc. Taką lekką góreczkę wyjeżdża. O, zaczyna mu brakować. Ale daje radę. Może wyjedzie. Daje radę, no. Jak na Lącina 6 koni, to wam powiem, nieźle. W ogóle nie daje gazu jak coś, widać, nie? Tylko taką lekką góreczkę sobie jedzie. Fajny gwizd, jakby turbo było. Może to usłyszycie zaraz, podgazuję. Przez ten filtr wszystko. Przez filterek. Taki jest taki gwizd, jakby turbo brało. Dobra, bo ten odcinek jest taki trochę nudny. Sprawdzać skrzynię, ale chodzi, powiem wam, chodzą ładnie biegi, koło widać, że się kręci przednie, łańcuch nie spada, więc źle nie jest, wahacz się nie urwał jeszcze, muszę coś tu zrobić, jakiś koreczek, na, żeby paliwo się na mnie nie lało, bo się leje na mnie paliwo trochę niebezpiecznie jest. Ale następna jazda to będzie chyba jakiś w teren pojedziemy. Jeszcze na tym wahaczu starym. Tylko sprzęgło jeszcze muszę zrobić, bo bierze przy samym końcu. Ale fajnie ciągnie. Bez gazu. Powiem wam, że ja jestem zadowolony. Gazu jest takie przydławienie, to wszystko przez ten filtr powietrza, no. Jest kitowa mieszanka. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, taki krótki, żeby wam pokazać, że Lądzin chodzi, pali, jeździ. Jeszcze go zgasimy, zobaczymy, jak po rozgrzaniu chodzi. Po rozgrzaniu jak pali.
Włączyłem zapon? Nie włączyłem zaponu. Nie włączyłem zaponu, dlatego nie odpalił, ale... Nie włączyłem zaponu, dlatego nie odpalił. No ale taki przyjazny jest. Powiem wam, że Loncin jest trochę bardziej przyjazny niż MRF. Dla początkującego, w sensie o silnik mi chodzi, że do odpalania jest tak... Taki młodsza osoba, co chce zacząć jeździć, to taki silnik w dobrej ramie by był, no to... Kopek nie odbija. Mi się wydaje, że wtedy takie do nauki. Przednie lagi, może nie wylane, ale w ogóle nic nie tłumią. Dobra, ja kończę. Więc jak się podobała łapeczka w górę, nie podobało się łapeczka w dół. No i tyle. Do subskrybowania was nie będę nakłaniał. Kto będzie chciał, ten zasubskrybuje. Ja uciekam. Do następnego odcinka. Jak będzie dużo łapeczek, dużo wyświetleń, to enduro będzie w następnym odcinku. Na razie.